Chciałbym skierować tutaj taką prośbę. Otóż w okresie poświątecznym z rodziną zwiedzaliśmy wieżę Piębę, Górę Zamkową. I na ulicy Spiszowej spotkałem rodzinę, która próbowała dostać się do toalety publicznej na ulicy Spiszowej. Niestety ta toaleta przy okazji organizowania takiej uroczystości otwarcia wieży Piemek była zamknięta. Skierowałem tę rodzinę do najbliższej toalety, która się mieści przy Flisaku. Pani powiedziała, że ta toaleta jest uszkodzona, jest urwana klamka. I nie dość, że to usłyszałem, to jeszcze ktoś się włączył do rozmowy i powiedział mi, że również na placu Stycznia jest nieczynna toaleta, wrzuca się złotówkę, a toaleta się nie otwiera. Także chciałbym prosić, żeby podczas takich uroczystości jak zwiedzanie wieży Piębek toaleta była czynna. I chciałbym zapytać się, czy jest sens naprawiania tych klamek, ciągłe naprawianie tych klamek, to są ogromne koszty w ciągu roku. Nie wiem, ile to jest, czy nie wyszłoby nam na korzyść, gdybyśmy te toalety udostępnili bezpłatnie, zatrudniając na przykład osobę, która dogląda, się opiekuje, sprząta te toalety. Jeżeli taka toaleta na Spiszowie powinna być udostępniona, tylko nadmienię, że w ogóle rozważamy, tak jak wspominałem, w drugim etapie rewitalizacji Góry Zamkowej, postawienie też toalety na samej górze już, tak? Więc będzie jeszcze bliżej, a tu mówimy o przyszłości. Natomiast problem z otwartością toalet tych wrzutowych jest taki, że w momencie, gdy one są jakby nie są wrzutowe, są cały czas otwarte, stają się noclegownią. Tu jest problem osób bezdomnych, tak? One po prostu tam śpią i wtedy już nikt nie korzysta z tego typu toalet, bo takie przypadki no, już mieliśmy.